Simba, król lew. Odcinek 19. Stare terytorium lwów. Why are you guys crying? Dlaczego płaczecie? Oni są głodni. Nie martwcie się. Wasza mama na pewno niedługo wróci z pysznym królikiem. Zobaczycie. Burczy mi w brzuchu. Patrzcie, wrócili. Mama wróciła. A nie mówiłem? Mama! Mamusiu! Tęskniłeś się za mną, dzieci? Tak. Bardzo. Ale za obiadem tęskniliśmy jeszcze bardziej. Mam złe wieści. Nic nie złapałam na polowaniu. Ale nie martwcie się. Wasz tata jest na polowaniu. Na pewno wam coś przyniesie. Chodzi o to, że terytorium do polowania jest już dla nas za małe. Ale inni mają jedzenie. No właśnie, oni zawsze coś znajdą. Mamo wilczyco, czy pantery nie mogłyby polować gdzie indziej? Nie, Simba. Każdy myśliwy ma swoje terytorium i tylko tam może polować. Skąd wiesz, gdzie są granice tego terytorium? Myślałam, że wiesz o tym. Każdy myśliwy zaznacza granice swojego terytorium, inni myśliwi muszą bezwzględnie szanować te granice. Nawet gdy dzieci są głodne? Nawet wtedy. Prawa dżungli są surowe, od nich nie ma odstępstw. Ten, kto pierwszy zdobędzie terytorium, zazwyczaj je zachowuje. Proszę o uwagę. Mam ważne wieści. Pamiętacie starego lwa, który mieszkał po drugiej stronie rzeki? Oczywiście, że tak. Dawno już go nie widziałam. Pamiętacie, gdzie było jego terytorium? Jest największe w całej dżungli. Zgadza się. Stary lew panował bardzo długo, ale wczoraj niestety zmarł. Nie. Przepraszam, panie, ale to coś ważnego. Codziennie przerywasz mi drzemkę, hieno. Jestem w złym nastroju. Jesteś pewna, że to coś ważnego? Tak. Stary lew nie żyje. Myślałem, że będzie żył wiecznie. Wspaniale. W końcu będę mógł zająć bez walki jego terytorium. Tak, panie. To prawda, że stary lew zmarł? Tak, wczoraj w nocy. Był taki mądry. Ale był już za słaby, żeby chronić swojego terytorium. Będzie mi go brakowało. Co się teraz stanie z terytorium starego lwa? Mamo, będziesz mogła tam polować? Nie, kochanie, to nie nasze terytorium. Ktoś musi zająć terytorium starego lwa. Może Balu i pantery je zajmą? Masz rację, wilczyco. Sama też będziesz miała więcej miejsca. Musimy się pośpieszyć. Jeśli ktoś inny wcześniej zajmie terytorium, nie będziemy mogli tam polować. Pantera jest gdzieś w okolicy? Nie, poszła na drugi koniec naszego terytorium znaleźć coś na kolację. Jestem pewien, że pantera nie będzie miała nic przeciwko temu, żebyśmy wyruszyli. Już nie będziecie głodni. Chodźmy już. Kto idzie z nami? Ja chcę. Idziemy.
W takim razie wszyscy idziemy, ale dzieci muszą trzymać się razem. Będziemy trzymać się razem. Nie martwcie się, zdobędziemy terytorium. Mam taką nadzieję, Balu. Stałaby się wielka szkoda, jakby ktoś inny zajął to przed nami. Chodźmy szybciej. Dzieci, podoba wam się tam. Codziennie będziemy jeść królika. Jak dobrze, że jesteś, Ludwiku. Co się stało? Wszystko w porządku? Tak, ale mam złe wieści. Już wiemy, że stary lew nie żyje. Mam jeszcze świeższe wieści. Słuchamy cię. Odsapnij trochę i powiedz nam, co się stało. To stało się dziś rano, gdy udzielałem lekcji muzyki trzępstaszkom po drugiej stronie rzeki. Właśnie byliśmy w trakcie przygotowywania się do konkursu Złotego Dziobu, gdy to się stało. Nagle na klifie nad nami pojawił się tygrys z hieną. Dziwnie przyglądali się terytorium Starego Lwa. Potem usłyszałem, jak tygrys powiedział: zaznaczymy wszystkie drzewa. To zajmie trochę czasu. Terytorium jest ogromne. Nie obchodzi mnie, ile czasu to zajmie. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że ja tu teraz rządzę. Wszyscy będą nam zazdrościć. Nam? Tobie, panie. Już widzę minę pantery. Trochę się spóźniła. Pośpieszmy się. Chcę zaznaczyć każde drzewo. Tak, panie. Co ty wyrabiasz? To okropne. Zaznaczam twoje terytorium swoim zapachem, panie. Przestań. Tak samo zrobił stary lew. Chcę zaznaczyć pazurami wszystkie drzewa. Gdy skończyłem próbę, tygrys i hiena nadal znaczyli drzewa pazurami i mówili: moje, moje, moje. Tygrys ma rację, jako pierwszy zajął terytorium starego lwa. Za późno przyszliśmy. To niesprawiedliwe. On nie może mieć tego terytorium. Gdyby to był ktoś inny niż tygrys, nie miałabym nic przeciwko temu. Tygrysowi się ono nie należy, ale skoro już je zaznaczył, niewiele możemy zrobić. Chcę stoczyć walkę z tygrysem. Moje dzieci są głodne. Tygrys jest głupi, ale walczy za cięcie. To tchórz. Przepędzimy stąd tygrysa. Chodźmy do Augustyna. On znajdzie jakiś sposób. Mamo, dołączę do was później z Jelonkiem i Samem. Idziemy do Alex. Dobrze, Simba. Alex zbiera dziś zioła. Ucieszy się, że pomożecie jej zanieść je do domu. Niedługo wrócimy. Bądźcie ostrożni. Będziemy. To Jelonek i jego przyjaciele. Musimy wymyślić, jak pozbyć się tygrysa z tamtego terytorium. To może być niebezpieczne, ale jestem za. Sam pójdziesz po Alex? Coś ci się stało? Nie, ale może ona będzie miała jakiś pomysł. Poszedłbym, ale dziś rano skaleczyłem się w łapę. Dobrze, poradzimy sobie bez Alex. Spójrzcie. Wygląda jak jaskinia. Słuchajcie. Ktoś tam jest? Jestem złym lwem. Jestem głodny i w złym humorze. Jestem duchem starego lwa.
Moglibyśmy w ten sposób przestraszyć tygrysa. Nie wiem, ale to brzmi śmiesznie, z pewnością. Arbor, miałem nadzieję, że na was wpadnę. Musicie pomóc mi przestraszyć tygrysa. Dziwi was to? Nie mogę tak po prostu stać tu i patrzeć, jak tygrys zajmuje to wspaniałe terytorium. Wejdźcie do mojego pnia. Pójdziemy na terytorium starego lwa i wyślemy tygrysa z powrotem do jego obskurnej jaskini. Tygrys przeżyje niespodziankę swojego życia. Muszą być niedaleko. Widzę ślady pazurów tygrysa. Chodź, musimy dokończyć po tej stronie. Panie, a może zrobilibyśmy sobie krótką przerwę? Dobry pomysł. Nikt nas nie obserwuje. Terytorium jest moje. Pamiętaj, zawsze musisz prosić mnie o pozwolenie. Panie, mogłabym złapać królika? Nie. Najpierw musimy skończyć znaczyć moje terytorium. Nadchodzą, Simba. Masz ryknąć do tej tuby najgłośniej, jak potrafisz. Panie, to stary lew. Wrócił, żeby bronić swojego terytorium. Chce nas przestraszyć. Masz na myśli ducha? To jedyne wytłumaczenie, panie. Nie widzę żadnych lwów dookoła. Bądź cicho. Duchy nie istnieją. Idź, zobacz, skąd to biega ten głos. Jestem pewna, że on dobiega zza tamtego dużego drzewa. Właśnie miałem je zaznaczyć. Zobacz, co jest za tym drzewem. Mam iść sama? Na twoim terenie? Oczywiście, że nie. Ja tu rządzę. Zajmę się tym. Dziękuję, panie. Wracają. Przygotujcie się. Kto tam jest? Wyjdź i zmierz się ze mną, tchórzu. Dalej, jelonku. Najmocniej, jak potrafisz. Co to było? Knock it off! Przestań. Miałaś rację, Hieno. To duch starego lwa. Ale nie opuszczę tego terenu. Nie boję się duchów. Co wy tu robicie? To mój teren. Szukałyśmy cię. Nie ośmieliłybyśmy się wejść na twoje terytorium bez ważnych wieści. Pewnie chcesz je usłyszeć. Co jest? Skończyły się wam banany? Poczekaj. To coś ważnego. Odbędzie się posiedzenie Wielkiej Rady, na którym mają zadecydować, do kogo będzie należeć to terytorium. Powiedzcie im, że należy do mnie. Idźcie. Jeśli ktoś myśli, że sobie stąd pójdziemy, to się grubo myli. To lew. Uciekajmy stąd. Nie
Nie boję się, duchu. Podejdź do mnie. Pewnie jest w pniu tego drzewa i dlatego nie możemy go zobaczyć. Zajmę się tym raz na zawsze. Wyłaź! Zmierzmy się, tchórzu. Wiem, gdzie się chowasz. Przyjaciele, pokażcie temu staremu tygrysowi, co o nim myślicie. Tutaj dzieje się coś dziwnego. Jeszcze tu jesteś, Hieno? Oczywiście, panie. Tym razem doceniam twoją lojalność. Dziękuję. On chyba naprawdę nie zamierza przestać. Chcę się ciebie stąd pozbyć. Co mam robić? Powinieneś pójść na posiedzenie Wielkiej Rady. Chyba masz rację. On mi nie da spokoju. Lepiej stąd chodźmy. Nie sądziłem, że Hiena zrobi coś właściwego. Nie mieli innego wyboru. Przyjaciele, zebraliśmy się tu dziś, aby omówić poważną sprawę. Jak wiecie, stary lew, który mieszkał po drugiej stronie rzeki, zmarł i zostawił duże terytorium, o które walczy tygrys z panterami. Tygrys! Możemy kontynuować? Uważaj, panie, to może być pułapka. Wiem. Jeśli będę chciał znać twoje zdanie, to cię zapytam. Jako że obie strony zainteresowane terytorium są tu obecne, pozwólmy się im wypowiedzieć, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję. Ja pierwszy. Dziękuję. Mamo Pantero, powiedz, dlaczego uważasz, że terytorium powinno należeć do ciebie? Potrzebuję tego terytorium, żeby wyżywić moją rodzinę. Daj spokój, to ma być dobry argument? Tygrysowi nie należy się to terytorium. Cisza. Spokój. Mama Pantera ma coś jeszcze do powiedzenia. Tygrys nie powinien mieć tego terenu, skoro nie może zapanować nad swoim obecnym. Terytorium jest moje, już je zaznaczyłem. To taki duży teren, może moglibyśmy go jakoś podzielić. Nie mam zamiaru dzielić mojego terytorium. Jeśli ktoś tego nie uszanuje albo wejdzie na mój teren, rozerwę go na strzępy. Od teraz wszyscy mają zakaz wchodzenia na moje terytorium. Nie ma mowy. Nie zgadzam się na to. Jak śmiesz mówić do mojego pana w ten sposób? Zajmiesz się nim, panie? Come on, Shere Khan needs our help.
Chodźcie, tygrys potrzebuje waszej pomocy. Po wysłuchaniu argumentów obu stron, rada zadecydowała przyznać teren panterom. To mój teren. Nikt mi go nie odbierze. Nie ujdzie ci to na sucho. Proszę wszystkich o spokój. Musimy wymyślić jakiś sposób, żeby tygrys oddał terytorium panterom, żeby żyły tam ze swoimi dziećmi. Jeśli naprawdę chcemy, żeby tygrys opuścił ten teren, musimy wymyślić jakieś dobre rozwiązanie. Tygrys jest tchórzem i despotą. Próbuje nas zastraszyć, ale mu się to nie uda. Simba ma rację. Poproszę moich przyjaciół o pomoc. Zajmiemy się tym. Dziękujemy ci, słoniu. Chętnie przegonimy tego tchórza. My też. Chodźmy. Tygrys jest najsilniejszy. Niech żyje tygrys. Byłeś przerażający, panie. Niech żyje tygrys. Niech żyje! Co to? Pamiętajcie, mamy go tylko nastraszyć. Możecie dać mu już spokój. Dostał nauczkę. Dobra robota. Wiedziałem, że tygrys się przestraszy. Wcale nie jest taki silny. Już nie będziemy głodni. Dziękujemy wam, przyjaciele. Pobawisz się z nami, Simba? Oczywiście, wszyscy się pobawimy. Dzięki pracy zespołowej nasi przyjaciele po raz kolejny pokonali tygrysa. W dżungli znów zapanował pokój. Nie przegapcie kolejnej wspaniałej przygody.